Cześć, jestem trener Janek i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Okiem Trenera. Tematyka dzisiejszego odcinka jest niezwykła, ponieważ przeniesiemy się w czasy piłkarskiej prehistorii, czyli w okres przedwojenny, którego praktycznie nikt dzisiaj nie pamięta. A naszym dzisiejszym gościem będzie były piłkarz i były trener Maciej Nowak, którego dziadek grał w piłkę nożną przed wojną w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Trener Maciej opowie nam dzisiaj, jaką piłką grano przed wojną, w jakich butach grano i dlaczego podstawową taktyką w piłce nożnej przedwojennej była gra skrzydłami. Powiemy sobie dzisiaj także o Erneście Wilimowskim, przez wielu uważanym jednym z najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, a z którym to przyjemność miał grać właśnie dziadek naszego dzisiejszego gościa. Dzisiaj dowiemy się też, jaka była kwota transferu Ernesta Wilimowskiego z 1 FC Katowice do ruchu Hajduki Wielkie, a także do jakiej reprezentacji miał trafić Ernest Wilimowski, a do jakiej w końcu trafił. Na koniec zaproszę Państwa do obejrzenia naszego dzisiejszego Kwarantanna Rolka Challenge, w którym nasz dzisiejszy gość dokonał czegoś niezwykłego i niech to będzie wyzwaniem dla każdego z nas, który kocha piłkę nożną. Spróbujcie pobić trenera Maćka. Już teraz chciałem zapowiedzieć także, że za 2 tygodnie ponownie spotkamy się z trenerem Maćkiem, który przybliży nam wtedy swoje najciekawsze historie z piłkarskiego rzemiosła i jako zawodnik, i jako trener. Jedziemy, jedziemy, ale coś nam ta droga tak zawęża, 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 coraz coś nam to tak już podpadało, nie? Czas się robił taki jakiś i nagle jedziemy, jakieś pole się zaczęło, mówimy coś, tak jako zawodnicy mówimy, coś jest nie tak, już kierownik też był zaniepokojony, nie? I za 2 tygodnie specjalnie dla Państwa top 5 najlepszych anegdotek piłkarskich trenera Maćka. Witam przy okazji wszystkich internautów bardzo serdecznie. Bardzo lubiałem rozmawiać z dziadkiem, będąc nastolatkiem, będąc dzieckiem. Tematy piłkarskie były, że tak powiem, na porządku dziennym. I wiele takich wspomnień dziadka z okresu gry przedwojennej mogłem liznąć. Dziadek zaczynał grę przy parafialnym klubie sportowym. Wiadomo, te wszystkie kluby działały na zasadach takich środowiskowych. Nie było wielkich transferów, nie było menadżerów. Każdy był zaszczycony tym, że mógł grać w swoim środowisku, gdzie był znany, lubiany bądź mniej lubiany, ale zawsze to było to środowisko, gdzie mógł się pokazać, a w tamtych czasach piłka nożna była jedną z niewielu rozrywek i też była takim sportem ogólnodostępnym, bo do grania w piłkę wystarczyła piłka, wystarczyły buty, które diametralnie różnią się od dzisiejszego obuwia piłkarskiego. Czyli jak wyglądały? Bardzo wysokie były, praktycznie pod kostkę, gdzieś tam sięgały kostki, żeby tylko jej nie uszkodzić. Na początku były w ogóle na kostkę, usztywniona pięta, bo wiadomo, grało się na różnych boiskach błotnistych, z kałużami i dzisiejsze obuwie gdzieś tam, przypuszczam, jakby zawodnik została mu noga w kałuży czy w błocie, no to jakby chciał ją wyciągnąć, to by wyszła. But by został w kałuży, a stopa byłaby na górze. Także te buty gdzieś tam ewoluowały z latami. Jak te boiska się poprawiały, to gdzieś te buty też starano się robić pod kątem zawodników, żeby im się łatwiej biegało, łatwiej grało i kopało piłkę. Piłka też, wiadomo, ona miała rzemyki, gdzie zawsze największym problemem było, jak ta piłka była namoknięta, była otulona w błocie. Uderzenie głową takiej piłki już było ciężkie, a jeszcze natrafienie na ten rzemień, na którym było to wiązanie tej piłki, to już
naprawdę sprawiało wielki ból. Każdy próbował się pokazać. Były ligi wyższe, niższe i gdzieś w pewnym momencie dziadka dostrzegł klub FC Katowice. Dziadek był bardzo szybkim zawodnikiem. Jak komuś opowiadałem, to nawet nie wierzył, że miał z piłką na 100 metrów około 11 sekund. Może te pomiary kiedyś były trochę mniej dokładne, bo na stopę. Ta szybkość zadecydowała też o tym, że w pewnym momencie klub FC Katowice upomniał się o niego, znaczy złożył mu propozycję, z której dziadek skorzystał. Jak się dziadek nazywał? Franciszek Nowak, natomiast przed wojną w tamtych czasach to był Franz Nowak. A jak, na jakiej pozycji grał? Bo wiadomo, wtedy inaczej troszeczkę wyglądało to. Tak, on był takim lewym łącznikiem skrzydłowym. Grał z numerem 10, dlatego miał pseudo, na niego mówili Citka, czyli tak jak się tam po śląsku go do dziesiątka, to jest Cita, nie? I tak zdrobniale Citka, bo on tam był taki, może nie bardzo filigranowy, ale nie był jakimś rosłym zawodnikiem, gdzieś tą szybkość tam potrafił wykorzystać i radzić sobie dzięki tej szybkości z bardziej zawodnikami takimi fizycznymi, którzy bazowali na przerywaniu akcji niż na kreowaniu gry. A jak wtedy wyglądała generalnie myśl taktyczna w piłce? Dużo z tego, co tak pamiętam, gra była prowadzona bokami. Także tam generalnie też, zważywszy na warunki boiskowe, to co wcześniej wspomniałem, jeżeli gdzieś tam najbardziej wydeptane była ta środkowa część boiska, to gdzieś w tych trudnych warunkach było ciężko cokolwiek zrobić przy jakiejś zagęszczonej obronie, defensywie przeciwnika. Także boki były jedynymi takimi miejscami, gdzie można było jakiś element zaskoczenia zrobić bokami niż środkiem. 11 Katowice grało wtedy w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Gdzie mieli boisko wtedy? Wiesz może? Boisko mieli w okolicach Parku Kościuszki. Dziadek grał w drużynie razem z Ernestem Wilimowskim i mówiłeś, że razem z Ernestem Wilimowskim dostali propozycję gry w Ruchu Chorzów. Wtedy jeszcze Ruchu Hajduki Wielkie, tak? Tak jest, tak jest. Właśnie dziadek zawsze się szczycił, że miał okazję trenować i grać z Ernestem Wilimowskim. Był to niemiecki klub, ale w którym grali i Polacy, i Niemcy. Jakby to powiedzieć, Ślązacy Polacy, Ślązacy Niemcy. Przyszedł ten dzień, gdzie włodarze Ruchu Hajduki Wielkie zgłosili się po Ernesta Wilimowskiego, który no, dzisiaj wiemy, był jednym z najwybitniejszych zawodników polskich, nie tylko. I tym bardziej dziadek był zaskoczony, że również dostał propozycję. Zbiegło się to akurat, jeszcze opowiadał mi taką anegdotę, znaczy anegdotę to fakt, że Wilimowskiemu za przejście zaoferowali pralkę. Także możemy sobie teraz porównać, jakie były relacje między klubami, między włodarzami klubów a zawodnikami, mając na uwadze to, co dzisiaj się dzieje. Fakt, że wtedy pralka była wielkim rarytasem, natomiast dziadek miał dostać garnitur. Mówię dlatego, że miał dostać, ponieważ potem okazało się, że kilka dni przed przejściem do Ruchu Hajduki Wielkie dostał powołanie do wojska. Grał potem w klubie 22 PP Siedlce. Dla niewtajemniczonych powiem, że te PP to jest pułk piechoty, żeby rozwinąć ten skrót. No i tak z taką trochę, jak to każdy zawodnik, który gdzieś ma propozycję grać w wielkim klubie, a takim klubem był wtedy klub z Chorzowa, z Hajduk Wielkich, Phoenix Fighter, tak, jak dobrze kojarzę, przed wojną. No był troszeczkę niepocieszony, tak delikatnie mówiąc, no bo wiemy, jak to jest, jak ktoś dostaje propozycję z wielkiego klubu, a tu niestety czasy były takie, a nie inne i musiał kontynuować grę gdzie indziej. Wtedy z tego słyszałem, samego...
że Ernest Wilimowski oprócz tej pralki to jeszcze dostał 1000 zł, które było wtedy równowartością rocznej wypłaty listonosza w Katowicach. Aha, widzisz, to tego akurat nie słyszałem. No to też potwierdza tylko fakt, że jakie wtedy w polskiej piłce, śląskiej piłce i przypuszczam też w wielu innych krajach, jak ten rynek piłkarski funkcjonował. Słyszałem też, że Ernest Wilimowski był pierwszym zawodowym piłkarzem w tym rozumieniu, że powiedział, że nie będzie pracował oprócz piłki, że piłka jest jego pracą i będzie się utrzymywał tylko z piłki nożnej. No być może to był początek prawdziwego zawodowstwa w tamtych czasach, bo no dzisiaj nie wyobrażamy sobie, żeby zawodnik na poziomie ekstraklasy pierwszej ligi łączył pracę z profesjonalnym treningiem. Natomiast kiedyś tak to funkcjonowało, że najpierw praca, z której trzeba było utrzymać rodzinę, wyżyć, a potem dopiero swoja pasja, czyli piłka nożna, która no niestety tych pieniążków za wiele nie dawała, albo w ogóle nie dawała, bo to było na zasadzie pasji, entuzjazmu, pokazania się w środowisku, bycia szanowanym. I to było wtedy wystarczające, nikt się nie upominał o jakiekolwiek pieniążki, no ale potem wiadomo, z czasem wszystko to szło w tym kierunku, żeby jednak tę piłkę, jeżeli chce się uprawiać, chce się wykonywać coś porządnie, no to musi to już być oparte o jakieś profesjonalne zasady, które funkcjonują do dzisiaj. Dziadek oprócz piłki pracował jako kto? Pracował w gminie, czyli gdzieś tam można powiedzieć, że ta praca nie była na tyle wyczerpująca, nie była pracą fizyczną, że mógł gdzieś na pewno więcej potem energii spożytkować na boisku niż przypuszczam jego kolega z drużyny, który pracował na kopalni czy w hucie, gdzie po takiej ciężkiej dniówce jeszcze trzeba było jednak zdrowie zostawić na boisku. Słyszałem, że Ernest Wilimowski w wolnym czasie chodził na Einfahrt, na plac i grał z dziećmi. Grał na takiej zasadzie, że on grał na drużynę dzieciaków, gdzie on był sam, ale zasada była taka, że nie może nikogo dotknąć. Czyli musiał tak unikać tych dzieciaków, żeby dojść samodzielnie do bramki przeciwnika. No, fajna sprawa, fajna metoda. Śmiało można by ją przekuć na dzisiejsze czasy. Także rewelacyjnie. Pierwszy raz to słyszę i myślę, że no, nie jeden dzisiaj dobry piłkarz miałby problemy, żeby coś takiego zrobić. Poza tym, no, tak jak wspomniałeś, no, Ernest Wilimowski według mnie i nie tylko mnie był wybitnym piłkarzem, tak? Który myślę, jakby grał w dzisiejszych czasach, to zrobiłby wielką karierę, naprawdę. Pozdrawiam wszystkich kibiców piłkarzy w Polsce. Ernest Wilimowski zajmuje dzisiaj 11 miejsce w klasyfikacji strzelców wszechczasów w piłce nożnej. Możliwe, że gdyby nie wojna, to byłby dużo wyżej. A czy dziadek jeszcze opowiadał jakieś ciekawe historie właśnie może z tej drużyny, może związane właśnie też z Ernestem Wilimowskim, jego kontrowersyjnymi też występami chyba w reprezentacji Polski, gdzie czasami był pomijany, ponieważ Polski Związek Piłki Nożnej miał wielu ludzi, którzy byli przeciwni talentowi Wilimowskiego. Trudno mi powiedzieć, bo dziadek wcześniej zmarł i te wszystkie tematy, które chciałem jeszcze poruszyć, to już po prostu nie zdążyłem i bardzo ubolewam. Natomiast też nie wiem, jak długo mój dziadek grał z Wilimowskim, ale tak z tego, co opowiadał, to na pewno około roku.
że był to taki okres, bo z tego co wiem, to Ernest Wilimowski o wiele dłużej grał w FC Katowice. No a tu co do tych występów reprezentacji, wiemy jakie były czasy po wojnie, tak? To były czasy trudne. Dostaliśmy się spod jednego okupanta, praktycznie można powiedzieć, pod drugi reżim. Wilimowski był, że tak powiem, brzydko mówiąc, przez wiele, wiele, wiele lat w podziemiu. Znam jeszcze jego historię potem gry po drugiej stronie naszej granicy. To są takie bardzo ciekawe tematy. Ja się bardzo cieszę, że pan redaktor je porusza. Natomiast dla starszych osób są to tematy oczywiste, można powiedzieć. I z kim się rozmawia, to wszyscy mają podobne zdanie, że po prostu on stał się ofiarą tamtejszych czasów. I przypuszczam, dzisiaj nikt nie ma pretensji, że ktoś wyjeżdża i gra za granicą. Trochę młodszym zawodnikiem był Gerard Cieślik. On w czasie II wojny światowej został powołany, dostał wezwanie do Wehrmachtu i służył w niemieckiej armii. Podobne wezwanie dostał Wilimowski, ale on dostał właśnie taką alternatywę, że mógł zamiast pójść na front, grać właśnie w reprezentacji takiej pokazowej, bo tak naprawdę nie było wtedy takich oficjalnych rozgrywek międzypaństwowych. No i grał w tej reprezentacji III Rzeszy. Natomiast po wojnie już nie grał w reprezentacji Niemiec, ponieważ przez Niemców był uznawany za Polaka, przez Polaków za Niemca i tak naprawdę no, był zostawiony sam sobie. Natomiast do późnej starości grał w piłkę z dużymi też sukcesami, bo był też królem strzelców Bundesligi. Oprócz tego, że był królem strzelców Ekstraklasy. Pierwszej ligi tak naprawdę wtedy, bo Ekstraklasa to twór późniejszy. Zgadza się. No to dobrze, że pan redaktor mnie troszeczkę oświecił, uświadomił, bo czasy wojny były bardzo złe, podłe, można powiedzieć, brzydko mówiąc. I każdy ratował się jak mógł, tak? A ponieważ tu akurat się to zbiegło z tym, że piłka dla niego była pasją, także tym bardziej zrozumiała decyzja. A jeszcze wracając, jeżeli mogę się odnieść do tej ilości bramek, broń Boże, nie chcę negować wspaniałych umiejętności snajperskich, strzeleckich, instynktu pod bramką Ernesta Wilimowskiego, bo nie mam takiego najmniejszego prawa. Natomiast chciałbym zwrócić internautom uwagę, że śledząc wyniki tamtejszych meczy, można spostrzec, że były dość duże rozbieżności między umiejętnościami poszczególnych drużyn. I wyniki typu 13-0, 15-0 czy tym podobne, no w dzisiejszej piłce się nie zdarzają i gdzieś ta ilość bramek też była taka pokaźna dzięki tym meczom, w których Ernest Wilimowski strzelał dużo bramek. Oczywiście zawsze będzie mowa, że czy teraz tyle by też strzelał. Mamy tutaj Roberta Lewandowskiego, świetnego strzelca, który w odmiennych realiach piłkarskich strzela no, wyśmienitą ilość bramek. Mamy innych zawodników światowego formatu. Natomiast obawiam się, mogę taką tezę wysnuć, że gdyby grał w dzisiejszych czasach, no tych bramek mimo swojego talentu i naprawdę kapitalnej gry strzeliłby o wiele, wiele mniej. No tak, możemy przypomnieć, że do Ernesta Wilimowskiego należy rekord Ekstraklasy oficjalny. 11 bramek w jednym meczu, które strzelił w barwach Ruchu Chorzów w roku bodajże 37. Natomiast a propos tej ilości bramek, tej rozbieżności i generalnie instynktu snajperskiego, z innych opowieści, które miałem okazję słyszeć na temat Wilimowskiego, to był bardziej zawodnik typu Messiego, Neymara, taki, który miał bardzo dobry balans ciała, potrafił minąć kilku zawodników. Nawet taka anegdotka krąży, że na jednym meczu w Ekstraklasie Wilimowski minął czterech przeciwników, następnie pobiegł na bramkarza, minął bramkarza,
stanął na linii bramkowej, poczekał na bramkarza, aż się wróci do bramki, zrobił kółko wokół niego i wbiegł z piłką do bramki. Więc to był chyba bardziej właśnie taki typ Neymara, co jest może niesamowite w polskiej piłce, no bo to jest taka brazylijska piłka, nie taka nie nasza. No, w dzisiejszych czasach jest to trudne do wyobrażenia. Bo tak jak mówię, piłka się zmieniła diametralnie. Oglądając nawet stare mecze, nawet te przedwojenne z Mistrzostw Świata, w których brał udział Ernest Wilimowski i też zawodnik z Dębu Katowice Ewald Dytko. Piłka się zmieniła, co oczywiście czapki z głów, jeżeli coś takiego zrobił, a na pewno zrobił, no to tylko świadczy o jego nieprzeciętnym talencie i tej przyjemności z gry, bo to... Polski Mundial rozpoczął się w 1938 roku we Francji. W Strasburgu Polska zmierzyła się z Brazylią. Rozpoczynamy grę. To było bardzo dramatyczne spotkanie, w którym widzowie oglądali aż 11 bramek. Największymi gwiazdami reprezentacji Polski byli Ernest Wilimowski w ataku i kapitan reprezentacji obrońca Władysław Szczepaniak. Gwiazdami rywali Leonidas, strzelec trzech bramek, i Peracio, który zdobył dwa gole. Polacy z trudem odrabiali straty, przeciwstawiając wspaniałej brazylijskiej technice znakomitą skuteczność Ernesta Wilimowskiego, pierwszego piłkarza w historii finałów Mistrzostw Świata, który w jednym meczu zdobył cztery bramki i w dodatku po faulu na nim podyktował sędzia rzut karny. Wykorzystał go Fryderyk Szerfke. Na minutę przed końcem regulaminowego czasu gry Wilimowski wyrównał stan meczu na 4-4. W dogrywce dwie bramki Leonidasa i gol Wilimowskiego. Przegraliśmy 5-6. Trenerem reprezentacji był Józef Kałuża. Były piłkarz Krakowi, z którą zdobył Mistrzostwo Polski. Jego reprezentacja zajęła czwarte miejsce w Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. Miał tak wielki autorytet, że piłkarze mówili do niego: panie profesorze. Był na najlepszej drodze, by stworzyć drużynę na światowym poziomie, a gwiazdą był Ernest Wilimowski. Niestety wybuchła wojna. Coś takiego zrobić, to naprawdę trzeba mieć wielką przyjemność, frajdę, zabawę, radość z tego, co się robi. A to jest najważniejsze w tej dyscyplinie sportu i w normalnym życiu. Tak, no i trzeba wspomnieć 38 rok Mistrzostwa Świata. Reprezentacja Polski przegrywa z Brazylią 5-6 po dogrywce. Cztery gole strzela Ernest Wilimowski. Dodatkowo wywalczył jeszcze karnego, z którego pada piąta bramka dla Polski. Słyszałem też, że po tym meczu Brazylia zaproponowała Wilimowskiemu grę w ich barwach narodowych. Że nie było wtedy jeszcze takich jak dzisiaj ograniczeń, że reprezentując jeden kraj nie można reprezentować już innego. I faktycznie ponoć dostał taką propozycję właśnie gry dla Brazylii. Tak, tak. Też o tym słyszałem. No, dużo było takich, bo i Alfredo Di Stefano, tak, z tego co dobrze pamiętam, grał i dla Hiszpanii, i dla Argentyny. Może trochę inna kultura, tak, bo to jest ten sam język hiszpański. No tutaj naprawdę to by był ciekawa konstelacja by była, gdyby Polak zagrał w Brazylii. No ale to jak już na Brazylijczykach zrobił takie wrażenie, no to możemy sobie tylko gdzieś tam wyobrazić, jaki poziom piłkarski mógł Ernest Wilimowski prezentować, skoro ujął swoją grą Brazylijczyków, mających no mnóstwo piłkarzy. Przypuszczam, że wtedy i czwarta, piąta reprezentacja Brazylii też by odniosła jakiś sukces. To była kuźnia talentów, tak? Wiemy dobrze. Też możliwość wybicia się dla każdego młodego chłopca w Brazylii, gdzie była bieda, ubóstwo, tak, te non-stop treningi na Copacabanie, innych plażach, na wyboistych różnych połaciach, tylko po to, żeby gdzieś móc sobie poprawić status życiowy. Podsumowując troszeczkę tą historię, która była przytoczona Ernesta Wilimowskiego, przypomnijmy, że rozpoczynał swoją karierę piłkarską w 1 FC Katowice. Urodził się w domu przy ulicy Barbary. Debiutował w 1 FC Katowice w Ekstraklasie Polskiej w wieku niespełna 13 lat. Kupiony przez Ruch Chorzów, był pierwszym piłkarzem, który nie pracował,
który jako swoją pracę traktował granie w piłkę nożną. Przez dziesięciolecia należał do dziesiątki najlepszych strzelców w historii piłki nożnej. Niedawno został z niej wypchnięty przez Cristiano Ronaldo i znajduje się obecnie na 11 miejscu, aczkolwiek trzeba wspomnieć, że liczone są tam tylko oficjalne mecze, a nieoficjalnie mówi się, że Ernest Wilimowski strzelił co najmniej drugie tyle bramek. W czasie II wojny światowej Ernest Wilimowski jako Ślązak, czyli człowiek, który został uznany przez państwo niemieckie za obywatela Niemiec, został zaproszony do gry w reprezentacji III Rzeszy i mieścił się w najlepszej jedenastce III Rzeszy. Wyobraźmy sobie, jak wielką gwiazdą piłki nożnej musiał być wtedy, skoro dostał taką propozycję. Zapomniany w Polsce, ponieważ uważany za Niemca, dożył swojej starości w Niemczech, uważany za Polaka. Co ciekawe, był pierwszym Polakiem, który zdobył koronę króla strzelców ekstraklasy, a także króla strzelców Bundesligi. Wybucha wojna. Co robi dziadek, co robi Franz Nowak w tym czasie? Tak, no mój dziadek akurat w tej konstelacji Ślązaków, Niemców, Polaków był Polakiem. I zaczął wojnę w kampanii wrześniowej, która no wiadomo jak trwała tutaj na Śląsku bardzo krótko. Z tego co wiem, w trzeci czy w czwarty dzień zaraz został schwytany, wzięty do niewoli. No ale ponieważ na Śląsku był plebiscyt i każdy się określał swego czasu, kim ma zostać. Rodzina od dziadka miała podpisaną, część rodziny miała podpisane forzlisty, wtedy wiemy, jakie były numeracje. Natomiast ta forzlista podpisana przez rodzinę dziadka była tą najsłabszą, bo tak jak mówię, dziadek był Polakiem. Ale dzięki tej podpisanej forzliście, nawet tej najsłabszej, ponieważ Niemcy potrzebowali ludzi i do pracy, i do wojska, także gdzieś jakoś udało się uniknąć poważniejszych restrykcji. Dziadek jakimś, zawsze mówił, szczęściem trafem, ktoś mu tam pomógł, jakiś sąsiad, no i trafił do niemieckiego wojska. Z tym, że znowu w niemieckim wojsku mu się udało, ponieważ znowu na początku zapytano się, czy nie ma tu jakiegoś radiotelegrafisty, czy telefunkera. Po naszemu, no i dziadek akurat pracując w gminie miał te wszystkie sprawy, że tak powiem, opanowane. No i udało mu się jakoś dzięki temu, nie musiał gdzieś tam być na pierwszej linii frontu, czy brać udział w jakichś ciężkich wojennych walkach. Był i w Norwegii, i w Anglii. Można powiedzieć, szczęśliwie przeszedł wojnę. Przy okazji też miał taki przypadek, że jeszcze zanim został tym telefunkerem, zaraz na początku dali mu karabin. Zawsze się chwalił, mówił mi: Maciek, ja mam czyste sumienie do dzisiaj, bo żadnego Polaka nie zabiłem, bo zawsze strzelałem w powietrze. A po wojnie wrócił do piłki? Grał jeszcze? Po wojnie już nie wrócił do piłki. Tylko nie pytałem dlaczego, ale już też po ten trochę wiek już mu, znaczy pozwala mu dalej, ale przy okazji już miał, jak się dobrze nie mylę, trójkę dzieci. No i też jednak trzeba było trochę włożyć wysiłku, żeby w tych czasach powojennych gdzieś utrzymać wielodzietną rodzinę. No i oczywiście pasjonował się piłką. Z racji tego, że na Śląsku wtedy też zaraz krótko po wojnie praktycznie takim wiodącym klubem był Chorzów, bo nie było ani Górnika Zabrze, ani młodszych klubów typu GKS Katowice. No była jeszcze Polonia Bytom, tak, ale to już był Bytom trochę zawsze dalej. No i zawsze gdzieś tam, jak kupował poniedziałkową gazetę, to zawsze śledził, jeździł też na mecze Rychu Chorzów. Śledził wyniki. Uczył dzieci grać w piłkę? To znaczy, czy uczył osobiście? Myślę, że nie, bo to
Dziadek pracował od rana do wieczora praktycznie. Dojeżdżał do Tarnowskich Gór, także jak wyjeżdżał o 4 rano, to wracał późnym wieczorem. Natomiast no, z tego co wiem, to mój tata tam krótko pogrywał w piłkę w Podlesiance Katowice, ale to był tylko, przypuszczam, epizod. Natomiast właściwie w ślady dziadka dopiero poszedłem, można tak powiedzieć, ja. Także dziadek jeszcze jak żył i gdzieś tam stawiałem pierwsze kroki, zaczynałem grać już na jakimś tam poziomie, to był bardzo szczęśliwy. Dlatego te tematy wszystkie związane potem z piłką, to widziałem tą merytorykę u niego, bo zawsze się pytał, a jak, a tu. Nawet żeśmy rozmawiali o takich typowych detalach, szczegółach, a pamiętaj, nie z tej strony, z drugiej. Wystaw łokieć, no naprawdę takie cenne uwagi, które tylko świadczyły o tym, że piłka przedwojenna też stała na wysokim poziomie. I teraz zapraszam Państwa już do obejrzenia Kwarantanna Rolka Challenge i niezwykłego wyczynu naszego dzisiejszego gościa. Uznałem, że to, co zrobił trener Maciej, liczy się jako 10, więc zamiast ostatniego podbicia dodajemy 10 punktów. I widzimy, gdzie w naszej klasyfikacji uplasował się nasz dzisiejszy gość. Nie, żebym kogoś podpuszczał, ale jestem przekonany, że trener Maciej, gdyby tylko podbijał tą rolką, przebiłby wszystkich i spokojnie padłby wynik 100, 200, a może nawet 300. Wierzcie mi. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i już zapraszam Państwa za tydzień na odcinek na temat rzemiosła bramkarskiego, gdzie zaprosimy sobie dwóch bramkarzy, jednego z drugiej, drugiego z trzeciej ligi, którzy opowiedzą nam o tym, czym jest rzemiosło bramkarskie w piłce nożnej. A ja na koniec proszę, żeby subskrybować kanał, żeby włączyć dzwoneczek i być na bieżąco z nowościami na naszym kanale. Zachęcam również, aby wesprzeć finansowo tą inicjatywę, którą podejmujemy ze całym zespołem, aby dać Państwu najlepszej jakości informacje na temat piłki nożnej. I zapraszam także na totalną nowość na naszym kanale. Co niedzielę będziecie otrzymywali ode mnie fragment historii, biografii niesamowicie barwnego trenera, jakim był Janusz Wójcik. Trener, który to z młodzieżową reprezentacją Polski zdobył srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w roku 1992. A ja się z Wami już żegnam i do zobaczenia za tydzień.